Cześć, witajcie w kolejnej dobrej bitwie. Dziś dla odmiany, żeby była różnorodność w tych powtórkach, MX-50-100 w Plutonie z Haradilem. Urwisko, fajne losowanie. Powiem szczerze, ja tym AMX-em 50-100 jak na razie dużo nie pograłem, także dopiero uczę się grania magazynkowcami. Daleko mi jeszcze do Multiego. Natomiast podpatruję, coś tutaj próbuję, kombinuję i mam dwie fajne bitwy, które Wam pokażę w tam swoim czasie. Teraz jedno na setce, może później jakieś inne, żeby nie było za nudno. Później znowu Wam pokażę bitwę również z Haradilem na tej setce, natomiast odmienną. Tutaj wybieramy się na środeczek. Ja jeszcze ładuję. I zobaczymy sobie, co uda się porobić. Mamy pierwszego skauta, nieudany strzał. Jestem zaświecony, także drugi fail z mojej strony. Ktoś go zniszczył bardzo dobrze, nie będzie nas tutaj świecił. 1 do 0, 0 obrażeń. Trzeba zniknąć i będziemy próbować tutaj z Haradilem opanować ten środek. Na pewno bitwy, które Wam pokażę w tym MX-ie, takich wymiataczy jak Multi, na pewno nie ruszą specjalnie, pewnie to jest dla niego codzienność. Myślę, że te wyniki na setce są dużo lepsze niż ten wynik, który ja pokażę oczywiście. Natomiast według mojego rankingu uważam to za naprawdę dobrą bitwę, udaną. Szczególnie, że jest to może, nie wiem, 30. bitwa na tym MX-ie, także początki tak naprawdę grania magazynkowcami. Tutaj jednak trzeba kompletnie zmienić mentalność gry. Długo grałem na tych wszystkich, powiedzmy, isach i tak dalej, takich czołgach twardych do pierwszej linii, gdzie tam sidescrap, kontowania i tak dalej. No tutaj bardzo nieszczęśliwie Haradil wyparował. No, śmiał się tej Haradli, że zawsze jak on szybko wyparuje, co się naprawdę nie zdarza często, gdy gramy razem, to zawsze mi się udaje wykręcić jakiś niezły wynik. Na szczęście ta druga bitwa, którą Wam kiedyś pokażę, nie będzie nieudana dla Haradila. No ta się po prostu nie ułożyła, tak? No czasem tak bywa. Ja również czasem ginę praktycznie w pierwszych sekundach. Zresztą zrobię kiedyś kompilację swoich faili. Także zobaczycie, że nie ma graczy, którzy nie popełniają błędów. Po prostu trzeba się uczyć na błędach i wyciągać wnioski. To jest jedyna metoda na poprawę swoich osiągnięć. Teraz, jak widzicie, znowu przeładowuję i przymierzam się, żeby tutaj tych wyjeżdżających z tego banana postrzelać, bo wiadomo, że oni tamtędy wyjadą, skoro już się przebili. Typ 58 będzie tutaj świecił, także bardzo fajnie. Drugą stroną się kompletnie nie przejmuję, bo tam jest masa czołgów, natomiast tutaj mamy tą jak panterę dwójkę. Jestem ja, typ 58 doświecenia i to jest niezła zapora tak naprawdę, ponieważ jeśli wywalę cały magazynek w te czołgi, to już będzie nieźle, poprawi Jadzia dwójka i też nie będzie źle. Na razie, jak widzicie, o, są, wreszcie jest pierwszy, T-34, tak jak przewidywałem, jest bokiem. Teraz jak najszybciej wchodzi magazynek, próba gąski, nieudana, ale trzy pestki już wsadzone, zostały jeszcze trzy. No i przede wszystkim udało się, powiedzmy, zdobyć taką przewagę psychologiczną, że musimy się cofnąć. Teraz zbieram hita od T-34, wykończony. 2600 obrażeń, jedna pestka, trzeba by ją jakoś spożytkować, bo przeładowanie jest bardzo długie. Może uda się w tego ISA dwójkę i wtedy jak najszybciej znowu przeładowywać, walczyć dalej. Pomogę sojusznikowi. Tak jest. 2900 obrażeń i znowu te bardzo długie przeładowanie. Jak dla mnie troszkę za długie, przepraszam. 6 pestek w magazynku ma swoje zalety, ale jednak ma też swoje wady. Często na przykład wywala się 3-4 pestki, zostają te 2 pestki. I jeśli na przykład nic się nie dzieje,
no to tak naprawdę znowu przeładowujemy, tracąc bardzo dużo czasu. Także myślę, że optymalnie 4 pestki były fajne no w tych następcach są. Natomiast 6 fajnie, jak się uda je wszystkie wystrzelać i cały ten magazynek opróżnić, ale czasem zostaje ta jedna, dwie pestki, wtedy jest dylemat. Jeśli nie mamy kogoś pod ręką do strzelenia, no to trzeba przeładować. Jest, udało się przeładować, jest kolejny cel. Is w gąskę niestety. Działo nie należy do jakichś wielkich snajperów. Dwie pestki zostały. Nietrafiony is, ale może uda się tego isa trzeciego. Weszło bardzo szczęśliwie. 4000 obrażeń, 2 fragi. 13-7, także pewna bitwa. Tak jak mówiłem, to nie jest jakaś super pro skill bitwa. Po prostu bitwa, która mi dosyć fajnie wyszła na tym MX-ie. Była warta pokazania. Jeszcze jest T32 i z drugi. Jeśli uda się przeładować, to może uda się ten wynik poprawić. I został tak naprawdę tylko T32. Typ 58 nie kwapi się do niego. Jedzie ta jak Pantera dwójka. Pomyślałem, że może uda mi się jeszcze ze dwie pestki tutaj dorzucić do wyniku, który jest całkiem fajny. Ale jak Pantera dwójka zatrzymała się, co mnie tak naprawdę bardzo ucieszyło. T32 ma 1500 HP, także świetnie. Będzie z czego zbierać. Panterka czeka, aż pojadę pierwszy. Jest T32. Nonszalancki strzał w ruchu, weszło w wąsko. Teraz tylko Pantera się tam od niego odbiła. HP jest dla mnie. Jeszcze jedna pestka. I jest 5400 obrażeń, 3 fragi. Bardzo fajny wynik, fajny, przyjemny meczek. Odznaka mistrzowska, dlatego pokazuję w celu upamiętnienia. Myślę, że całkiem udana, dobra bitwa. 1319 expa, także też pewnie szału nie ma i na nikim to wrażenie nie zrobi, szczególnie na posiadaczach setki, ale jak dla mnie bitwa dobra i udana. Pozdrawiam, cześć.